Zapraszamy wszystkie dzieciaki i nie tylko. Zapraszamy dzieciaki z rodzicami, z babciami i dziadkami do nas tutaj pod Miejskie Centrum Kultury. Zaczynamy kulturalny piątek, na którym będą gry planszowe, głównie strategiczne, będą wielkie bańki medlane, będzie też można poskakać na tradycyjnej babie, czyli na klasach. I zaraz zaczynamy wielkie bańki medlane. I będzie wiele, wiele innych zabaw tanecznych i ruchowych. Także zapraszamy wszystkie dzieciaki z rodzicami. Dzisiaj w Miejskim Centrum Kultury oferujemy kulturalny piątek, podczas którego będą gry planszowe, głównie będą to gry planszowe strategiczne. Oferujemy Państwu warcaby, szachy, piramidę, statki. Będzie też można poskakać na tradycyjnych klasach narysowanych na chodniku. Będzie można pograć w bierki. Będą także przeróżne inne zabawy animacyjne, między innymi wielkie bańki mydlane, zabawy z gąbczakiem, czy też balony wodne. Razem z panem Tadeuszem Lubickim opracowaliśmy dzisiejszy plan animacji, także będzie się na pewno dużo działo. W porównaniu do zeszłego tygodnia jest naprawdę piękna pogoda, świeci słońce, mimo zapowiadanych burz, mamy nadzieję, że nas nie obejmą. Już widać dużo chętnych, ponieważ bardzo dużo ludzi chłodzi się przy fontannach i jest na placu. W propozycjach na kulturalny piątek dzisiaj gry planszowe, strategiczne. Jest to kontynuacja pomysłu, który od kilku lat się przewija w naszym ośrodku. Tym razem chcemy pokazać zabawy, gry, które towarzyszyły mojemu dzieciństwu i osobom w moim wieku i starszym, a będą to kartofle, piramida, kółko krzyżyk, dwie wersje, prostsza i trudniejsza. Po prostu chcemy pokazać, że mając kartkę, ołówek, długopis, można się fantastycznie bawić i urozmaicać długie wieczory, ewentualnie czas, który spędzamy jeszcze teraz nad Pilicą, nad morzem. Stąd pokazywanie, że nie trzeba tylko ślepić w komórce, w tablecie i innych urządzeniach elektronicznych. Przygotowane są stanowiska, które zbliżone są do warunków domowych, czyli koc, dywan, na których będzie można pograć w bierki, czyli też zabawa pamiętająca czasy zamierzchłe. Zabawy, które gdzieś omijane są w naszych domowych pieleszach, a warto by było do nich wrócić. Zapraszamy do nas nie tylko dzieci, ale także rodziców. Propozycje na dzisiaj to oprócz animacji ruchowej, gry planszowe, strategiczne, tak one się nazywają, w których rozwijamy dzieciach. Dostali to co dzień.